Jak co roku ważnym wydarzeniem ceremonii wielkopiątkowych jest otwarcie Bożego Grobu. W naszym kościele, w naszej parafii w Lipinach Śląskich staramy się, żeby ten Boży Grób każdego roku był trochę inny, żeby niósł jakieś przesłanie, zmuszał bardziej do refleksji, do zastanowienia się także nad życiem. Dlatego też w tym roku oprócz drzewa krzyża jest jeszcze inne drzewo, drzewo, z którego wziął początek grzech. Towarzyszy zdjęcie ludzi, którzy jakby kierują się w stronę tego zła, to konsekwencja grzechu pierworodnego. No i tablica z 10 przykazaniami pozostawiona jakby sama sobie, ponieważ no, ludzie trochę tęsknią za czymś innym, odwracają się często od tego, co jest dekalogiem dzisiaj, co jest prawdą, co jest miłością, co jest dobrocią, co jest miłosierdziem. Oczywiście Triduum Paschalne to przede wszystkim Wielka Noc, czyli noc Paschy, przejścia z soboty na niedzielę. Chcemy jako wspólnota, jako cząstka, jako część żywego Kościoła świętować zmartwychwstanie Pana. I przy tej okazji też chciałbym zaprosić wszystkich do odwiedzenia naszego Kościoła, grobu w naszym kościele świętego Augustyna, a wszystkim parafianom, wszystkim gościom życzyć radosnych, pełnych nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego.